kim jest Gym Assistant? Gym Assistant jest osobą, która pilnuje porządku w klubie i która podtrzymuje atmosferę. Doradza, pomaga w wyborze zajęć. Wsparcie menedżerów, pomaganie w zarządzaniu całą siłownią, także można to poznać od podszewki. Pierwszy dzień w pracy, Jezu, było strasznie. Przede wszystkim nieotwarte galerii, bardzo dużo ludzi. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z pracą z klientem. Na szczęście inni gym asystenci z bardziej doświadczeni z innych klubów przyjechali nas supportować i bardzo szybko nam pomogli się wdrożyć w nasze obowiązki. Potem już praca stała się czystą przyjemnością. To pierwszy dzień pracy w CityBeat. Był to popołudniowy poniedziałek, gdzie się bardzo dużo działo i myślałam, że się sobie nie poradzę. I cała zmiana skończyła się tym, że menadżer przyjął mi piątkę i stwierdził, że zdałam chrzest bojowy. Co jest najfajniejsze w pracy w CityBeat? Przede wszystkim brak stresu. Spotkania integracyjne, wyjazdy integracyjne, wszystko co nas jednoczy tutaj, więc tak naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną CityBeatowską. Mamy elastyczny grafik pracy. Tak, możemy go dopasować do swojego rozkładu zajęć na studiach na przykład. W naszej pracy fajne jest to, że pracujemy w młodym zespole i mamy bardzo duży kontakt z ludźmi, którzy mają jakąś pasję. A ty po prostu podchodzisz do gościa, mówisz, hej, cześć, jak tam, co tam? A tutaj się okazuje, że on jakiś jest tam prezesem, nie wiadomo jakiej firmy. A dla siebie to jest gość po prostu, który chodzi i bicka robi, no. Różna atmosfera, dużo znajomości i duże perspektywy rozwoju. Wielu naszych kolegów z firmy poszło wyżej, pracują w centrali bądź na wyższych stanowiskach. Także to dodatkowo motywuje. I lubię to, że nie jest to tylko i wyłącznie praca dla mnie zarobkowa, tylko praca związana z moimi zainteresowaniami, do której po prostu lubię przychodzić. Przez ten rok pracy w CityBeat bardzo podbudowała mi się moja pewność siebie i komunikatywność. Kurczę, największe wyzwanie? Dla mnie największym wyzwaniem było poprowadzenie turu po angielsku. O, no. Też. Poszło mi znakomicie. Największym wyzwaniem jest to, żeby nauczyć tutaj wszystkich panów odkładania po sobie sprzętu i noszenia ręczników. Dla mnie chyba jak weszły nowe introfity i musiałam poprowadzić pierwszy raz zajęcia z wolnego ciężaru. Tak, trenuję, staram się trenować 3-4 razy w tygodniu. Martynka często jest widywana na siłowni, ale tak samo trenuje. Tak, również trenuję, staram się trenować 3-4 razy w tygodniu. Również w klubie CityBeat przed albo po pracy. Czy warto pracować w CityFit? Co ty o tym myślisz? Warto!